Syn Conan pogrążył Dagmarę Kazimierską. Wypłynęło nowe, szokujące nagranie. Wypruta z emocji. Dagmara Kazimierska i Conan Kazimierski podróżują po świecie, podczas gdy w Polsce trwa medialna burza wokół przeszłości celebrytki. Królowa życia jedynie pobieżnie odniosła się do sprawy, publikując krótkie oświadczenie na Instagramie. Zapowiedziała jednak, że wkrótce szerzej wypowie się na ten temat. Tymczasem w sieci niespodziewanie pojawiło się nowe wideo, które opublikował syn Kazimierskiej, Conan. Zdaniem niektórych fanów, pogrążył nim swoją mamę. Wypruta z emocji, czytamy. Niebywałe, co się tam wyprawia. Dagmara Kazimierska i Conan Kazimierski przebywają obecnie w Egipcie. Tak wynika z najnowszych materiałów, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Matka z synem próbują najwyraźniej uciec od afery, która wybuchła wokół celebrytki w związku z jej kryminalną przeszłością. Królowa życia nie ukrywała bowiem tego, za co została kiedyś skazana, ale sprytnie pomijała najmroczniejsze szczegóły i fakty z tego okresu, które ujawniło śledztwo serwisu Goniec. Do tej pory Dagmara Kazimierska tylko pobieżnie odniosła się do tematu, pisząc na Instagramie, że nie wszystko jest takie, jakie się wydaje, a okropieństwa, które się jej przypisuje, są tylko rzekome. Jednocześnie królowa życia podziękowała za wsparcie tym, którzy nadal je okazują, a także zapowiedziała, że wkrótce szerzej odniesie się do sprawy. Tymczasem niespodziewanie na kanale na YouTubie jej syna Conana pojawiło się najnowsze nagranie, na którym ten razem z mamą oprowadza widzów po Egipcie. Zdaniem niektórych osób, mężczyzna pogrążył tym wideo Dagmarę. Dlaczego? Jest co najmniej kilka powodów, które wskazują najbardziej spostrzegawczy widzowie. Faktycznie ciężko będzie się z tego wytłumaczyć. Szok. Syn Conan właśnie pogrążył Dagmarę Kazimierską. Wypłynęło nowe nagranie. Wypruta z emocji. Dagmara Kazimierska na nowym nagraniu, opublikowanym przez jej syna Conana, uśmiecha się, czasem żartuje, pojawił się nawet wątek zmiany profesji, kobieta miałaby oprowadzać wycieczki po Egipcie. Zdaniem mężczyzny, świetnie się do tego nadaje. Pojawiło się za to parę niefortunnych wypowiedzi, bo choć para nie odnosi się do afery z przeszłością Kazimierskiej, to padło na przykład zdanie o byciu naganiaczką, co może się niejednoznacznie kojarzyć. Wydaje się, że celebryci próbują rozmyć powagę sytuacji i widać po komentarzach pod filmem, że ludziom się to nie do końca podoba.